Marek walczył ze sobą, jednak ostatecznie postanowił skorzystać z zaproszenia na siłownię w domu 32-latka. Dosyć. A? Widzę, z formą to tak średnio. Zaniedbałem ostatnio treningi siłowe. Chodzę w kratkę. Za to więcej biegam. Nie przejmuj się. Miesiąc, dwa i będzie dobrze. No. Jak chcesz, to ci mogę rozpisać ćwiczenia. Większość z nich możesz zrobić w pokoju. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu. No, pewnie. Przydałoby się też zmienić dietę na białkową. Moja gospodyni robi zbyt dobre pierogi i naleśniki. Ciężko by mi było z nich zrezygnować. No tak. Węglowodany. Zabójcze dla sylwetki. Podobam ci się? Ja muszę już iść. Tak nie można! Przepraszam. Poczekaj, porozmawiajmy o tym. Nie ma o czym. No ale Marek, zapomnijmy o tym, co się wydarzyło. Przychodząc tutaj, powinienem był się spodziewać, do czego dojdzie. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Najgorsze jest to, że czułem ogromną przyjemność, kiedy jego usta dotknęły moich. To mnie przeraziło.